wiele osób dzisiaj poszukuje odpowiedzi na pytanie, czym jest szczęście, skąd pochodzi szczęście, jak być szczęśliwym człowiekiem. Ja sam w swoim życiu poszukiwałem odpowiedzi na to pytanie i myślę, że nadal poszukuję, będąc z wami tak całkowicie szczerym, bo choć uważam, że poniekąd znam odpowiedzi na te pytania sam w sobie i dla siebie, to myślę, że w szczęściu czy w odpowiedziach nie tyle chodzi o sam rozum, nie tyle chodzi o samą intelektualną odpowiedź, ale o głębokie doświadczenie tego, o czym mówimy. Słowa same w sobie gdzieś tam sobie fruwają w przestrzeni abstrakcji, ale bez odzwierciedlenia jakiegoś typu doświadczeń dla nas samych są totalnie bezużyteczne i myślę, że wszyscy razem czasami czujemy tą dychotomię albo ten dysonans, gdy słyszymy coś i nie do końca jesteśmy w stanie to zrozumieć. Nie mamy tej interpretacji względem własnego doświadczenia. Takim użytecznym narzędziem uzyskiwania szczęścia, takiego egzystencjalnego szczęścia, jest medytacja. Ten moment, gdy siedzisz samemu ze sobą, obserwujesz umysł, puszczasz kontrolę, po prostu siedzisz i nic nie robisz. Czasami może się wydawać to takie sprzeczne z intuicją. Jak nic nie robienie może przyczynić się do mojego szczęścia? Ano, no właśnie, bo czasami wiążemy to szczęście z uzyskiwaniem czegoś. No jak schudnę i się wyrzeźbię, będę szczęśliwy. No jak będę miał kasę na swoim koncie, będę szczęśliwy. O jak będę sławny, to będę szczęśliwy. O jak ludzie mnie docenią, to będę szczęśliwy. O jak będę miał fajny domek z drewna gdzieś daleko w górach, to będę szczęśliwy. No, w zasadzie to tak jakby się zastanowić nad tym, to faktycznie, jeżeli bardzo ci tego brakuje i cierpisz z powodu otyłości, z powodu niskiego poczucia własnej wartości, nie masz gdzie mieszkać i w ogóle nie masz kasy na koncie i twoje podstawowe potrzeby nie są zaspokojone, to jak zaczniesz się zaspokajać, to przynajmniej nie będziesz cierpiał na poczucie braku, takiego fizycznego braku. Nie mam tutaj na myśli sam umysł. Ja nie uważam, że wszystkie problemy są tylko i wyłącznie w naszych głowach. Uważam, że jest pewna płaszczyzna w rzeczywistości materialnej, która jak nie jest ogarnięta, to się za nami ciągnie i nas kopie po tyłku i potrafi zaboleć. Tak na marginesie. No ale jest pewien poziom, w którym jak już zaspokoimy wszystkie nasze potrzeby, to w zasadzie więcej rzeczy wcale nie sprawia, że stajemy się szczęśliwsi. Może co najwyżej zaspokoić jakiś głód tymczasowego braku, albo ambicji czy dumy, ale w zasadzie to wątpię, żeby można było tak w nieskończoność po prostu osiągać. Znaczy, w sensie, żeby to było cały czas takie jednotorowe, bo uważam, że nasz mózg się przyzwyczaja po prostu do tego hedonistycznego szczęścia i potem to już nic mu nic nie daje praktycznie. Ale jest w tym coś takiego głębokiego i dotkliwego, jak naprawdę nauczysz się być, widzieć, dostrzegać rzeczy takimi, jakimi one są. Tak usuwać swoje własne filtry i uprzedzenia z głowy. No bo w zasadzie w życiu to mamy tak jakby dwa możliwe kierunki, nie? Jeden to jest tak jakby pogodzić się z życiem, zaakceptować je i czerpać z niego radość. A drugi kierunek to jest tak popaść w rozpacz, dół, depresję i ewentualnie nihilizm. Wiecie, bo to jest trochę tak jakbyśmy zbudowali sobie taką szalę i po jednej stronie mieli nasz rozum. Bo w zasadzie jak tak używam naszego rozumu i staramy się wszystko uprościć do kategorii pojęć, to po jakimś czasie uświadamiamy sobie, jak mało mamy kontroli. Potem nasz umysł wpada w rozpacz i traci sens i wtedy zazwyczaj wpada w nihilizm. Albo z drugiej strony mamy przyjemność. Czyli robimy to, co lubimy, jesteśmy twórczy, kreatywni, może produktywni, szukamy szczęścia w muzyce, w twórczości, w relacjach z ludźmi, w szukaniu połączeń, w jakiejś tam synergii czy syntezie. I to daje nam jakieś takie poczucie
szczęścia, satysfakcji, albo i nawet w skrajnym wypadku poczucie haju, ale przynajmniej sprawia to, że możemy zapomnieć o sobie, możemy zapomnieć o naszym poczuciu posiadania kontroli i takiego przymusu do tego, żeby przetrwać, takiego kompulsu do tego, aby musieć przetrwać. Bo to trochę tak, wiecie, powracamy do takiego pytania, czy powinniśmy traktować życie i problemy na serio, nie? Jest pewien poziom, w którym traktujemy życie na serio. Szczególnie, jeżeli mamy takie palące i naglące problemy. Ale jest też taki poziom, w którym już widzimy, że nie jesteśmy w stanie traktować życia na serio. I po prostu odpuszczamy i o ile ktoś nie chce popełnić samobójstwa, jeżeli uznalibyśmy to jako jakiś sposób radzenia sobie z życiem, to pozostaje po prostu żyć. Żyć tym, co jest. Ostatnio tak dotarło do mnie, jak wiele osób ma takie problemy właśnie z niepokojem, z lękiem, z takimi negatywnymi uczuciami i takimi podstawowymi uczuciami. I te osoby interesują się duchowością i często obserwuję, jak ludzie są zajarani tymi wszystkimi teoriami, ale jak zadaję im pytanie, no dobra, ale stosujesz jakąś praktykę, medytujesz, nie wiem, ćwiczysz uważność, robisz coś, to uzyskuję odpowiedź, że nie. Że nie mają czasu, albo im się nie chce, albo uważają, że to nie jest ich droga. I o ile ja sam osobiście uważam, że każdy ma swoją własną drogę i w zasadzie to nie ma sensu próbować kontrolować i nadzorować innych ludzi, bo uważam, że to jest bez sensu. To uważam, że pewna doza takiej praktyki jest wskazana i potrzebna. Na pewnym poziomie najwyższym rodzajem szczęścia jest po prostu spokój, taki naturalny spokój. Takie proste szczęście, taka wdzięczność w chwili obecnej. Bo naprawdę osiągać możemy w nieskończoność, to się nigdy nie kończy. Hedonistyczna bieżnia. Dlatego czasami musisz po prostu odpuścić i nauczyć się być. I być okej z tym, co jest, takim, jakim to jest. Nawet jeżeli byłoby to życie bez fajerwerków. To jest nieraz trudne, nie? Szczególnie jak jesteś uzależniony od internetu. O tak. Jest jeszcze jeden taki aspekt, który chciałem poruszyć, to jest kwestia porównywania się, bo zauważyłem, że znaczną część naszego szczęścia potrafi odebrać tam porównywanie się. Albo zazdrość, albo poczucie bycia niewystarczająco dobrym, albo poczucie żalu do rodziców, ludzi, albo społeczeństwa. Ja wiem, że nieraz trudno jest się tego pozbyć czy wyzbyć. Szczególnie jeżeli te uczucia mają takie fizyczne, namacalne uzasadnienie, nie? Albo przynajmniej nasz umysł chce twierdzić, że mają te uczucia jakieś uzasadnienie. I nieraz próbujemy albo wszystkich obwiniać wokół nas, albo umniejszyć ich wartość, żeby samemu poczuć się lepiej. Ja zauważyłem z własnego doświadczenia, że to kompletnie nie działa i nawet jest to szkodliwe dla naszej osobowości. Muszę wam powiedzieć, że odkąd pamiętam, gdy zaczynałem projekt Find Yourself i te tematy samorozwojowe, którymi byłem dosyć podekscytowany i w zasadzie to się dużo rzeczy uczyłem i nawet powtarzałem niektóre formułki, które się już powielają w tematach samorozwojowych. Tak reflektując nad tym z perspektywy czasu, teraz na przykład dostrzegam, jak bardzo jest to tak wyidealizowane. W sensie, że jak dużo teorii jest dostępnej, a jak dużo ważniejsza jest nasza praktyka i życie codzienne zamiast tej teorii. Nieraz trudno jest się do tego przyznać, bo jak już się tyle tej teorii przestudiowało i się tyle człowiek napracował, żeby tą teorię zdobyć, tak teraz, gdy uświadamiasz sobie, że w większości jest ona bezużyteczna albo nawet nie odzwierciedla w ogóle twojej rzeczywistości, to wiecie, to jest taki sam problem jak na przykład ze szkołą, nie?
bo od samego dziecka jesteśmy świetnie uczeni tego, żeby uczyć czegoś na pamięć i żeby poszukiwać osoby pewnej siebie, która pokieruje naszym życiem, a nie uczy się nas tego, jak ufać sobie albo jak słuchać się siebie. I zauważyłem, że ludzie bardzo często mają takie poczucie niepewności albo poczucie winy, gdy zaczynają słuchać się siebie. Jakby nie byli w stanie tego robić. Jakby nie do końca wiedzą, jak to jest być sobą. I wydaje mi się, że wszyscy razem, wspólnie jako kolektyw, mamy tak wyprane mózgi pod tym kątem. I po części rozwój duchowy to jest trochę takie odprogramowywanie siebie z tych wszystkich naszych tendencji do tego, aby musieć siebie naśladować, do tego, aby musieć być lepszy od innych, albo musieć walczyć, albo konkurować. To jest przynajmniej taka moja definicja duchowości, bo nie chcę na nikogo tak jakby nakładać moich definicji. Wydaje mi się, że dzisiaj już bardzo wiele rzeczy zostało zdefiniowanych. No i sam osobiście wiele rzeczy też zdefiniowałem, ale w tym momencie mojego życia uważam, że naprawdę dużo większą wolność i szczęście człowiek uzyskuje w życiu, kiedy daje sobie tą przestrzeń i przyzwolenie do tego, żeby być sobą, żeby rzeczy się działy tak, jak się dzieją i żeby ci było z tym okej. A jak doskonale dobrze wiemy, bycie sobą to jest chyba najtrudniejsza misja, jaką można wykonywać w życiu. Bo to wymaga dużo odwagi i trochę eksploracji siebie i zrozumienia siebie. Ale też tak jakby zrozumienia tego, jak nasze własne zachowania wpływają na nasze otoczenie. Bo ja nie mam na myśli tego, żeby będąc sobą, być tak sobą, że aż będzie wykorzystywać się i ranić ludzi wokół nas. Nie, ja mam na myśli być tak bardzo sobą, żeby nikomu nie wyrządzać przy tym krzywdy. To jest moja taka definicja. Wiecie, szczęście można znaleźć wszędzie. Choć trudno jest je zrobić na siłę. Raz poziom naszego szczęścia wynika ze sytuacji zewnętrznych, gdy nasze potrzeby są zaspokojone, a nieraz z naszego poczucia bycia, naszego poziomu świadomości. Życie jest zbyt kompleksowe, żeby wszystko uprościć do takiego poziomu i stwierdzić, że to wszystko jest zależne tylko od nas. Sam osobiście zauważyłem, że z biegiem czasu, gdy wie się coraz więcej, to coraz trudniej jest cokolwiek uprościć. Chociaż wiecie, dla takiej wiary wewnętrznej samodzielności lepiej jest wierzyć, że to my wpływamy na poziom naszego szczęścia. To jest też takie wygodne, nie? Myślę, że to jest kwestia eksploracji siebie i poznawania siebie. Z każdą chwilą po prostu. A jak czujesz? Nikt za ciebie nie przeżyje twojego życia i nikt za mnie nie przeżyje mojego życia, więc w zasadzie to ucząc się wzajemnie musielibyśmy poznawać swoje autobiografie i nie uzależniać się od jakiegokolwiek sposobu myślenia. Myślę, że największą taką oznaką inteligencji, takiego inteligentnego człowieka, jest po prostu jego zdolność do bycia otwartym. Po prostu do otwartości samej w sobie. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego wideo. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapki w górę, zostawcie swoje przemyślunki, zostawcie komentarze. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na dole macie linki. Zapraszam do skorzystania z moich kursów pewności siebie, afirmacji, samopomocy, koncentracji. Na dole są linki. Zapraszam również na grupę na Facebooku Wszyscy Jesteśmy Świadomością oraz na Instagrama. Tak, tam se dodaję różne zdjęcia i ciekawe anegdotki. W zasadzie to wypadałoby jeszcze podsumować to wideo, bo wydaje mi się, że powiedziałem tutaj wszystko i nic naraz. Wiecie, bo to jest tak, że jak się nagrywa wideo, przynajmniej ja tak mam, to nie jest jakaś obiektywna prawda, to ja wiem, że wy coś z tego chcecie. I bardzo często ludzie chcą, żeby na przykład dać im jakieś tipy, albo wskazówki, albo jakiś morał.
albo powiedzieć ludziom to, co powinni zrobić ze swoim własnym życiem, bo wtedy to wydaje się takie solidne, takie konkretne i takie praktyczne. A ludzie uwielbiają takie rzeczy, wtedy mają takie wrażenie, jakby poprzez nagranie dostali jakiś prezent, coś takiego praktycznego, dosłownie jakbym ci dał, nie wiem, nową książkę, taką materialną, albo jakiś podarunek. To ja dam wam coś, taki prezent właśnie, ode mnie. Tylko musisz wysłuchać mnie tutaj z taką ekstremalną ostrożnością. Codziennie poświęć minimum 1 godzinę na to, aby posiedzieć samemu ze sobą w ciszy. W totalnej ciszy, w totalnym milczeniu. I możesz w tym czasie po prostu siedzieć, leżeć, pisać coś w zeszycie, iść na spacer, cokolwiek. Bylebyś przez 1 godzinę dziennie nie był stymulowany przez jakąkolwiek myśl z zewnątrz. I zadaj sobie pytanie. Czym jest dla mnie moje szczęście? I uzyskaj swoją własną odpowiedź. Tylko zrób to. Naprawdę to zrób. Nie, że mnie obejrzesz i... bo Damian coś tam mówił, a nie muszę tego robić. Nie, zrób to. Naprawdę to zrób. Wykorzystaj to nagranie i tą inspirację, żeby to zrobić. I napisz mi później komentarz, co z tego wyciągnąłeś dla siebie. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo, buźka. Zawsze jest więcej do powiedzenia niż czasu na to, aby być w stanie przetworzyć to, co zostało powiedziane. Jest taki dylemat człowieka, filozofa. Jakie jest źródło naszych emocji, myśli? To coś tak rodzi się w człowieku i chce wyjść na powierzchnię, dokonać takiej asertywnego wyrażenia siebie w świecie.